Curich na linii, panie prezesie. Curich? Ja? Ja? Das war Ciszej. Bitte, bitte. Hallo! Hallo! Warte Sie bitte! Hallo! Hallo! Curich! Wo ist Curich? Curich! Curich! Wo ist Curich? Curich! Curich! Gdybym ja wiedział, że tak będzie, to w ogóle bym się do tej roboty nie najął. Uwaga, proszę Państwa, uwaga! Teraz, 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 już! Dzień dobry. Dawno mnie nie było na wizji. Ale wznawiam działalność. Zaczynam nowy sezon. No, jak tam wiadomo, pracowałem w kantonie Nidwalden na stałe, niby bez agencji. No, ale powiedziano mi, że nie mam dla mnie pracy, żebym pojechał na 2 tygodnie. Do Polski na takie ferie zimowe. Oni się ze mną skontaktują. No i okazało się, że z 2 tygodni zrobiło się prawie 3 miesiące. Oczywiście skontaktowali się. Napisali mi, że nie mają dla mnie pracy, że jest trudna sytuacja gospodarcza. Nie ma zleceń. No i w związku z tym, że wypowiadają mi umowę o pracę. Przesłali, podpisałem, odesłałem. Później, jak tam ktoś jest na bieżąco z moimi przygodami, to wie, że tam miałem takie różne zdarzenia drogowe, jakieś takie kolizje, jakieś tam przerysowanie na parkingu. I w związku z tym, że teraz miałem trochę czasu, myślę sobie, to to zrobię. No i zrobiłem. Znalazłem poprzez takiego swojego znajomego tutaj takiego lakiernika. No, takiego już starszego człowieka w moim wieku, może nawet starszy, który jeszcze tam w latach 90. Lakierował i pamięta te czasy, kiedy nie było klientów i tak dalej, i tak dalej. Więc po dość dobrych pieniądzach i dość solidnie mi to zrobił. Ja tam dzwoniłem jeszcze do jakiegoś innego lakiernika wcześniej, to takie mi ceny podawał. W ogóle to ceny, to co się dzieje w Polsce z cenami, to ja sobie nie daję rady. Niektóre rzeczy są droższe jak w Szwajcarii, a za robociznę to nie, nie, oni nie wiedzą, ile mają mówić. To no. Tutaj miałem taki, tutaj z tyłu domu jest taki żywopłot, on tam ma, ja wiem, 20 parę metrów. No i chcieliśmy to troszkę skrócić. Zadzwoniliśmy do takiej firmy, do ogrodnika, która się takimi rzeczami zajmuje. Przyjechał, popatrzył i mówi 2,5. A my mówimy z żoną, ale co 2,5? No 1000. No to szczęki opadły. W drodze negocjacji zszedł do 1500. No i przy tej kwocie powiedziałem, że ja się zastanowię i do niego zadzwonię. No i co zrobiłem? No, zamówiłem na Allegro takie nożyce z takim wysięgnikiem elektryczne. No i zapłaciłem za te nożyce 250 zł. Sam sobie obciąłem. Zajęło mi to, ja wiem, 1,5, maks 2 godziny. Robota zrobiona. A ten dzwoni za parę dni i się mnie pyta, czy się namyśliłem. Że ja mu mówię, że tak, no, kupiłem nożyce za 250 zł i sam obciąłem sobie. No, zaskoczyła go ta informacja.
I mówi, aha, aha, tak to pan załatwił. No tak, no. Oczywiście można podnosić ceny usług, wiadomo. Są koszty, inflacja, to droższe, tamto droższe, ale jest pewna granica, powyżej której po prostu klienci odchodzą. No i to nie jest tak, że sobie można podnosić w nieskończoność i ludzie będą płacić, no bo niby skąd mieliby te pieniądze brać. Także taka sytuacja. Później no mama mi zmarła. W związku z tym no musiałem zorganizować pogrzeb i tak dalej, więc pracy nadal nie szukałem. Później zadzwonił do mnie taki kolega ze Szwajcarii, którego tam poznałem w tamtym roku. I mówi, że on szuka, nie może znaleźć, że ciężko znaleźć. Później skontaktowałem się z pewną agencją z Polski, z którą tam kiedyś współpracowałem i też mi ktoś mówi, że nie ma w ogóle ofert, że przez 3 miesiące to miał jedną ofertę na malarza. Myślę sobie, no nic, no, zobaczymy, no, spróbujemy. No i mam tam w telefonie, ja wiem, z 15 agencji, tam, których kiedyś tam pracowałem, tu w końcu jestem już w Szwajcarii ponad 8 lat, więc kontakty mam. No i rozesłałem w poniedziałek informację, że szukam pracy. No i od razu miałem ofertę na jutro z takiego Włocha, a ja mu mówię, to słuchaj, no ja na jutro nie przyjadę, jestem w Polsce, chłopie. Ja mam 1500 km, no jak na jutro, a mogę na poniedziałek. No nie, bo to jest od jutra, no to jak od jutra, to nie. Na drugi dzień z takiej agencji, która tam mnie zna, już wielokrotnie u nich pracowałem, dostałem od razu, umowa przyszła, wszystko od razu mi poprzesyłał. I później zadzwonił do mnie jeszcze po południu z takiej jednej agencji, w której też pracowałem, oczywiście, nie znają. No i jak się dowiedział, że już nie szukam pracy, no to był bardzo niezadowolony, bo on dla mnie ma w Bernie. Ja mówię, no to słuchaj, no ja już mam, a jakbym ci więcej pieniędzy dał. Ja mówię, słuchaj, ja tak nie robię, wiesz, tam mi dasz franka, czy dwa więcej, wiesz. Ja już powiedziałem gościowi, że tutaj do niego przyjadę, przysłał mi umowę, nie będę teraz się głupa robił, nie? Tym bardziej, że znam go bardzo długo, już wielokrotnie u nich pracowałem, nie? I już ze 2 razy im tak zrobiłem, że on zadzwonił, a ja już miałem i był niezadowolony, także tu nie ma takiej w ogóle opcji, nie? No dobra, Tomasz, dobra, mówi, no to zostajemy w kontakcie. No i tak to wygląda, że jutro jadę do Zurichu. W ogóle to praca jest w kantonie St. Gallen. Nie wiem, pytał się mnie o o chebebiny, nie? Bo ja mam to pozwolenie, że mogę pracować na tych podnośnikach koszowych, więc chyba praca jakaś taka elektryka przemysłowa. No zobaczymy, no. Zobaczymy, jak przyjadę na miejsce, jaka tam sytuacja. Teraz tak. No, miałem to, jak jechałem w grudniu, ci, którzy śledzą moje przygody, wiedzą, że jak jechałem w grudniu do Polski na święta, to Czech urwał mi lusterko. Ja jechałem prawym pasem, on jechał środkowym, bo to była trzy pasy, on jechał środkowym. No i tak się do mnie zbliżył, zjeżdżając na prawo, że swoim lusterkiem zahaczył moje. Wyrwał mi z korzeniami, zagrył mi słupek. Później to lusterko, tak jak jechałem, tak dyndało, obtarło mi trochę drzwi. No ale to drzwi wystarczyło tam wypolerować. Jest tam taki drobny ślad, a to trzeba się przyjrzeć. No i jak dałem do lakierowania, no to mi tam ten słupek polakierował. Oczywiście w grudniu zgłosiłem do firmy ubezpieczeniowej to zdarzenie. Normalnie w takim przypadku to firma ubezpieczeniowa, w której ja mam OC w Polsce, powinna się tymi sprawami zająć, wszystko pozałatwiać, żeby klient był zadowolony. Ja mam, nie będę tu wymieniał nazwy, ale
Myślę, że się ludzie wszyscy domyślą. Ja mam ubezpieczenie w znanej, starej, bardzo dużej firmie ubezpieczeniowej w Polsce. Zadzwoniłem tam. Grzecznie, ale uprzejmie i stanowczo powiedziano mi, żebym dupy nie zawracał i oni się tym zajmować nie będą. Żebym znalazł przedstawiciela tej czeskiej firmy w Polsce i się tam od razu z tym przedstawicielem skontaktował. No dobra, no to znalazłem przedstawiciela czeskiej firmy w Polsce, zgłosiłem szkodę, czekałem 3 miesiące, nic się nie działo. Nie odbierali ode mnie telefonów, nie odpisywali na moje maile, nic kompletnie się nie działo. Po 3 miesiącach mi odpisali, że oni nie mają takiej tej notatki policyjnej tam z Niemiec, z tego zdarzenia i w związku z tym no, nie mogą mi wypłacić odszkodowania i jak chcę, to żebym podał czeską firmę do sądu. No to ja zadzwoniłem tam na Bawarię do tego policmajstra. No i mówię mu, że potrzebuję tą notatkę, no bo nie chcą mi wypłacić pieniędzy. No i on mi tą notatkę przysłał. Wysłałem tą notatkę do nich. Cisza kompletna, nic się nie dzieje. Myślę sobie, no dobra, no to tyle jest kancelarii prawnych, które się ogłaszają, że chcą pomóc w sprawach szkód komunikacyjnych, to myślę, a to tam. Zlecę w kancelarii, co się będę przejmował. Kancelaria się wszystkim zajmie. Co się okazuje? Okazuje się, że to wcale nie jest tak, jak ja sobie myślałem. Owszem, są takie firmy prawne w Polsce, które zajmują się szkodami komunikacyjnymi, wypłatą odszkodowań i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oferują kompleksową pomoc prawną. Po uzyskaniu odszkodowania pobierają 30%. Nikt się nie płaci z góry, nikt się nie obchodzi. No ale kiedy zacząłem dzwonić do nich, to się okazało, że oni owszem, takimi rzeczami się zajmują, ale oni są nastawieni na łatwe pieniądze. Że to w Polsce jest tu, tam, pyk, pyk, szast, prast i sprawa załatwiona. A tak, że to wypadek był w Niemczech, to policja niemiecka, a tam to firma w Czechach, o panie, to gdzie, to idź pan stąd. No i dzwoniłem do kilku takich agencji, wszędzie mi powiedziałem to samo. Więc zacząłem dzwonić do takich zwykłych agencji, kancelarii prawnych. No, w zwykłej kancelarii prawnej, to mi tak powiedział. No to wie pan, no to tak. To ja z pismo wyślę do tej firmy, to 350 zł kosztuje. No a jak to nic nie da, no to podamy tą czeską firmę tu do sądu w Polsce, bo to można tak zrobić. To wtedy 2,5 tysiąca będzie kosztowało. A ja mówię, pan co, no tak, ja już poniosłem szkodę, bo musiałem sobie lusterko naprawić, polakierować to tamto. Nie, już wydałem pieniądze z tytułu tego zdarzenia. I teraz pan chce, żebym ja nadal te pieniądze wydawał i powiększał tą szkodę. No ale to, wie pan, jak pan sprawę wygra, to panu wszystko oddadzą. A ja mówię, no dobrze, no a jak przegram? A no to panu nie oddadzą. Zawsze wie pan, jest taka, to w sądzie to wie pan, to nie ma na pewno w sądzie. Zawsze jest taka możliwość, że pan może nie wygrać. No i aktualnie rozmawiam z pewną firmą z Wrocławia, która się takimi rzeczami zajmuje i nie pobierają opłat z góry. No ale to tam też nikomu się nie śpieszy. To tydzień temu wysłałem dokumenty, zadzwoniłem w poniedziałek, a on mówi, no są te dokumenty, no, a jeszcze się pan mecenas nie zapoznał, no to myślę, że do końca tygodnia damy panu odpowiedź, czy my się tym zajmiemy, czy nie. Więc tak, miałem trzy szkody w Austrii,
w Szwajcarii i teraz tą. Dwie pierwsze, w Austrii i Szwajcarii, pieniądze miałem na koncie, dobre pieniądze miałem na koncie do tygodnia. Tutaj już jest czwarty miesiąc i nikt w ogóle nie chce się moją sprawą zająć i nikt nie ma zamiaru niczego płacić. Także taka jest rzeczywistość w naszym kraju. Więc no, trzeba zwracać do Szwajcarii. Już czuję zapach Szwajcarii. Jestem na mieście. Dawno tu nie byłem. Tu jest parking taki. Tam jest rynek u góry. No i ktoś wymyślił, żeby tu się zrobił parking, to żeby ludziom mieli łatwiej, to się takie ruchome schody zainstaluje. I żeby nie trzeba było dymać na górę po schodach, tylko cyk, są ruchome schody i sobie wyjeżdżasz. No więc ja tu zajechałem, idę do ruchomych schodów, a tu taki napis. Ruchome schody nieczynne. Najbliższe ruchome schody w galerii Portius. To jest Polska. No i muszę iść niestety normalnymi schodami. Oczywiście dla człowieka w moim wieku to lepiej. Zdrowiej. A tu ostatnia inwestycja miejska. O, taka droga żółto-czerwona. Ta żółta to jest droga dla pieszych, a ta czerwona to dla rowerów. No i to też tam się od hali sportowej gdzieś tam do jakiegoś miejsca biegnie i to można sobie pospacerować. Dziękuję za obejrzenie mojego materiału. Jeśli się podobało, to proszę łapka w górę. Komentujcie i subskrybujcie mój kanał. Pozdrawiam.